Z nami trener drugiej drużyny gdańskiej Lechi Tomasz Byszko. Panie trenerze, porażka z gadanią 4 do 1, z gadanią, która dzisiaj skuteczna, bardzo pragmatyczna. Alechia, lechia jak, jak by pan ocenił grę swojej drużyny w dzisiejszym spotkaniu? No, jeżeli mówić o, o naszym budowaniu i, i kreowaniu gry, no to myślę, że, że w tym byliśmy bardzo dobrzy. Tak naprawdę no, zabrakło nam konkretów. No, pod, pod bramką przeciwnika za dużo kontaktów z piłką zamiast grać w pierwsze tempo, gdzieś schodzić do środka, szukać uderzeń. A wbiegaliśmy w pole karne, przetrzymywaliśmy, dawaliśmy tak naprawdę czas przeciwnikowi, żeby się ustawił w polu karnym, żeby wrócił większą liczbą zawodników i przez to mieliśmy na problem skonstruować albo znaleźć miejsce, żeby, żeby cokolwiek w tym polu karnym zrobić. więc Myślę, że, że to było naszym największym problemem, bo tak naprawdę no, nie spodziewałem się do 75. minuty, że możemy przegrać ten mecz w takich rozmiarach. A... I w ogóle, że możemy go przegrać. Tak naprawdę mieliśmy go pod kontrolą. A gadania broniła nisko, tak naprawdę nic nie mogła zrobić, a... no i. Takie błędy można powiedzieć indywidualne w obronie pod, pod koniec meczu bramka na 2-1 już było widać, że, że zgasiła nasz zespół i, i taką chęć zdobycia, zdobycia bramki, ale no, jeżeli patrzeć na cały kształt i występ naszych chłopaków, to, to ja jestem zadowolony, bo większość rzeczy realizowaliśmy no, Zabrakło tak naprawdę tej skuteczności albo w ogóle wykreowania tej sytuacji, bo, bo gdzieś pod pole karne dochodziliśmy, ale co dalej? A mieliśmy problem, a tym bardziej. No tak, graliśmy, tak jak wcześniej w zapowiedzi wspomniałem, no, graźmy z liderem, a z drużyną też doświadczoną, też było widać, jaka przemiana była, jeżeli do środka pola wchodzi Wojtek, zyska i, i, i zaczyna troszkę panować na tym, w tym środku. Ale no mówię, jeżeli chodzi o całokształt to, to też nie jest tak, że my jesteśmy niezadowoleni z chłopaków, jesteśmy zadowoleni i kilka osób personalnie zagrało, naprawdę a uważam bardzo dobre zawody. Dzisiaj zadebiutował w biało-zielonych barwach Henry Kastegren, Jak pan ocenia występ Szweda? Myślę, że pozytywnie. No, wszedł, wszedł tutaj do, do zespołu bardzo taka, można powiedzieć, komunikatywna postać. Myślę, że dobre 45 minut, dobrze wprowadzał, dobrze podpowiadał chłopaków, też gasił ich taki młodzieńczy zapał, bo w wielu momentach, gdzie mogliśmy kreować tą grę z powrotem, wracać na stronę, za szybko chcieliśmy zdobywać do przestrzeń, gdzie, gdzie były momenty do zmiany strony, też było słychać pod, podpowiedzi Play Simple, A, więc, więc gramy... Po prostu zabrakło też nam takiej prostszej gry, gdzie, gdzie powinniśmy szukać sobie innych, a, innej przestrzeni do, do budowania tego naszego ataku. Nie? Zostaje jeszcze czwarta liga, zostaje wojewódzki Puchar Polski, natomiast te cele zespołu się nie zmieniają. Cały czas chodzi o to, żeby ci młodzi chłopcy się rozwijali. Tak, przede wszystkim, żeby się rozwijali, żeby, żeby chodzili do, do pierwszego zespołu, żeby trenowali z pierwszą drużyną i z czasem, żeby debiutowali w pierwszym zespole. No ale też chodzi o, o to, żeby tutaj w tej czwartej lidze wygrywać te mecze. To na pewno był bardzo wartościowy dla nas sprawdzian. A też no, pokaz dla chłopaków. Jak ważne są proste środki, bo tak naprawdę to jest to, czego nam zabrakło, bo gadania wbiegała w pole karne i pierwsze, czego szukała, to uderzenia. Jeden, dwa i tak naprawdę druga bramka dla nich to jest pokaz e, dla naszych zawodników, jak powinny się kończyć sytuacje w, w polu karnym. Bardzo dziękuję. Dziękuję.